Dzisiaj gościmy młodzież niemiecką z gminy Himmelpforten i w dniu dzisiejszym młodzież miała okazję popróbować typowych potraw kaszubskich związanych z naszym regionem. Więc były pierogi z gęsi, był śledź po kaszubsku z pulkami, z ziemniakami, tak? I dużo innych różnych typowych dla tego regionu potraw, placki z ziemniakami. Oprócz tego młodzież tutaj w Narodowym Molu miała okazję poznać twórczość ludową, wzory kaszubskie, zapoznać się z muzyką kaszubską i to wszystko dzisiaj jest w programie, a oprócz tego dalej za chwilę będziemy podróżowali w kierunku Półwyspu Helskiego, gdzie będziemy zwiedzać i po kolei Władysławowo, Hel. No i program naszej całej tej wizyty wymiany opiera się na tym, aby poznać uczniowie, aby uczniowie niemieccy mogli poznać nasz ciekawy region kaszubski. Co można jeść rękoma? Na pewno chleb, na pewno owoce, ciasta, ale tylko takie bez kremu, takie suche ciasta, tak? Można jeść udka kurczaka i skrzydełka rękoma, pizzę oczywiście i szczypce komar. A czego nie kroimy? Nożem na pewno. Generalnie nie kroimy miękkich potraw tak zwanych, czyli na przykład ziemniaków, kotletów mielonych nie kroimy nożem, ryby nie kroimy nożem, tylko widelcem, omletu. Czyli to wszystko kroimy widelcem, a nożem tylko kroimy twarde potrawy takie. No i tak w skrócie powiedziałam tyle. No, jeszcze można by było dużo o etykiecie. No, to taki skrót w figurce. Czy gości mają jakieś pytania? Może coś zaciekawiło? Habt ihr irgendwelche Fragen? Super. Keine Frage. Pytań. Więc ja teraz zaproszę za bar, pokażę jak się parzy kawę, pokażę jakie szkło służy, jakich trunków. Wir können auch jetzt im Bar gehen. Ja? Praca za barem, praca barmana. Arbeit beim Bar. Jak to wygląda. Ja. Wir zeigen, wie das diese Restaurant Kräfte machen. To zapraszam serdecznie. Thank you.
Thank you.